Siema, witajcie dzisiaj. Airbox. Jak to brzmi przy WSC? Airbox. Ja już go wstępnie umyłem, bo był cały w oleju brudny. Teraz jest ładny, pachnący, przyszykowany do piaskowania. Ale tutaj rozebrałem, bo mam problem z filtrem. Rozebrałem to. Umyłem oczywiście, wstępnie złożyłem, ale problem mam taki, że fabrycznie było to zgrzane, tutaj widzicie po bokach. Ja to odciąłem, bo to mi przeszkadzało. Nie zamykało się to ładnie, teraz widzicie, jak ładnie to dolega. Był tutaj problem właśnie z tym. No i co, ja to odciąłem. Tu jest ważne, że to musi być pod kątem. Filtr nie może, ta siatka nie może iść prosto, tylko ona musi iść tak, bo tutaj tak kieszeń jest wyprofilowana, widzicie. Nie wiem, czy będzie widać. O, teraz jest widać. Ona idzie, nie idzie prosto, tylko idzie pod kątem. No i co? Airbox jest bardzo ładny. Nigdzie nie jest popękany, pogięty. Tutaj troszeczkę wlot wyprostowałem, bo było sklepane. Ale ładna, bardzo ładna baza do restauracji. Pójdzie w proszek, albo srebrny, albo też spróbuję pomalować na taki szary kolor. Widać, że to jest oryginalne. A to spróbujemy naprawić. Ja teraz idę, to wypiaskuję, żeby to ładnie było wspawać. Nie chcę tego piaskować przy całym sitku. Z tego względu, żeby tu nie nabić syfu. Ja to umyłem, to jest czyściutkie. Wypiaskuję to przed spawaniem. Lecę to przeciągnę i zaraz się widzimy. Jestem po wypiaskowaniu. Ładnie to jest wyczyszczone. Nie wbiłem tutaj, widzicie, piachu, to, bo to było niepiaskowane. To jest czyściutkie, teraz spróbujemy to wspawać. Zrobimy to tak, żeby to było troszeczkę inaczej zrobione niż fabrycznie, bo fabrycznie to było zgrzewane. No i mówię, tutaj te zgrzewy przeszkadzały po bokach. Ale spróbujemy to wspawać i zaraz zobaczymy, jak to będzie się działo. Jestem po wspawaniu tego. Widzicie, o co chodzi? Chodzi właśnie o ten kąt. Ładnie to dolega. Tutaj jeszcze przyjdzie uszczelka. To jest oryginalna uszczelka, ale ja wytnę drugą, widzicie, jak ona tutaj. Ona tutaj tańczy. Nie jest źle. To teraz piaskuję i leci to w proszek. Pokażę wam, jak to wyjdzie. Ja zabieram się do pracy. Będziemy to malować. Także ja działam, nie przedłużam i zaraz się widzimy. Filtr powietrza. Tutaj jeszcze poprawiłem. Jak to się mówi, twardym lutem. Żeby to już grało tak, jak trzeba. Ja się biorę za piaskowanie. Filtr chcę zrobić w oryginalnym kolorze, on oczywiście pójdzie proszkowo też. Jak 3/4 tego motocykla, jak nie całość, no ale mniejsza z tym. To jest taki szary. Nie wiem, czy to było oryginalne, ale zrobimy tak, jak było. Miałem malować go na srebrno, ale srebrny do czarnego za mocno taki agresywny. Tu go troszeczkę podprostowałem, bo był skrzywiony. No i co? Ja go piaskuję. I zaraz będziemy patrzeć, jak to wyjdzie. Ja zabieram się za piaskowanie. I co? I kompletujemy. Filtr powietrza po wypiaskowaniu. Wygląda przyzwoicie, choć tutaj pokazała się jedna ciekawa rzecz.
jest pęknięcie materiału. Poza tym to chodzi, tutaj jest dziura, widać. Ewidentnie. Także postaramy się to naprawić. Co tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Tutaj więcej nic nie widać. Nic się nie odkryło takiego, jak to się mówi, nieciekawego. Aczkolwiek, no mówię, to trzeba będzie poprawić. No i co? Zwilżymy to. Położymy topnik. No i co? Prawdopodobnie to polutujemy, no bo innej naprawy ja tutaj nie widzę. Tym bardziej nie chcę tego mocowania odrywać, żeby tutaj się kąty nie pozmieniały. Ja zabieram się do pracy i zaraz to polutujemy. Topnik nałożony. Przeszukuję sobie drugi drut. No i co? I będziemy lecieć z tematem. Jedną stronę mamy, zlutowaną. Teraz wlejemy tutaj do środka. Dobra,
Mamy to bardzo ładnie zalane. Musi to tylko ostygnąć. Także. Pęknięcia nie ma. Ucho wzmocnione. Także to pójdzie jeszcze raz do przepiaskowania. I już finalnie będziemy to mogli lakierować proszkowo. Także co, ja to piaskuję. I widzimy się już, jak będzie to pomalowane. Zbytnio nie ma więcej co tutaj pokazywać. Jeszcze chodzi o kieszeń. Kieszeń też jest tutaj poprawiona. Bardzo ładnie to się wszystko tutaj zamyka. Przyjdzie uszaleczka. Także bajeczka. My już się widzimy, już jak to pomaluje. Airbox jest, jak to się mówi, uratowany. Wszystkie niedoskonałości po piaskowaniu oczywiście zawsze się pokazują. Także wiadomo, jak z tym jest. Jak jest farba położona, nie wszystko zawsze ładnie widać. No i co? Ja nie przedłużam. Widzimy się już, jak będzie pomalowany. Fit już jest polutowany. Tutaj kieszeń filtra jest już, jak to się mówi, w cudzysłowie, zregenerowana. Tutaj to polutowałem na twardo z tego względu, że to takie liche było. Tu miejsca są już, jak widzicie. Tu było pęknięcie dosyć spore. Teraz jest to mocno usztywnione, także powinno to grać. Filtr w bardzo ładnym stanie. Nigdzie nie ma pęknięć, wygięć. Pójdzie w lakier proszkowy. Nie będę go malował natryskowo. Pójdzie w lakier proszkowy. Tutaj jedynie zabezpieczę siatkę. I kieszeń też pomalujemy proszkowo. Fabrycznie to było szare. Także też to pójdzie w szare. Fit pomalujemy. Czeka w kolejce. Także myślę, nie będzie z tym lipy. Ja zabieram się za przygotowanie, wypiaskuję to i zawiozę do malowania. Także będziemy się zaraz widzieć, jak odbiorę z malowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także ja nie przedłużam i zaraz się widzimy, jak to wyszło po lakierze proszkowym. Filterek jest przyszykowany. Już tutaj finalnie nic nie będziemy robić. Idzie w proszek. Wyszło to przyzwoicie. Tutaj jest poprawione. Tak jak powinno być. Także to idzie w kąpiel i od razu idzie do lakierni. Będzie zaraz malowane. I co? I zaraz się widzimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 2-3 godzinki powinno być pomalowane. Także zaraz się widzimy już w lakierze. Wróciłem z lakierni. Puszeczka wyszła pięknie. Kolor jest zbliżony do oryginału.
taki chciałem. Jeśli chodzi o filtr, musimy wyciąć tutaj uszczelkę jeszcze. Filtr wyszedł przyzwoicie. Tutaj jedynie muszę oczyścić pozostałości taśmy. Ale widać, jest pomalowany całościowo. Filtr odmucham z pozostałości nieczystości. I co? Zabieramy się za wycięcie uszczelki. Uszczelkę wytniemy z gumy olejoodpornej, żeby ona tam, jak to się mówi, nie miała kontaktu z paliwem, nie reagowała. Filterek wyszedł bardzo ładnie. Tutaj mosiądzu nie chciałem już doszlifowywać. Tutaj jakaś jest malutka skaza. Coś kapnęło, bo wcześniej tego nie było. Ale to nic. Ja zabieram się, szukam gumy i zaraz będziemy wycinać uszczeleczkę. Tu gdzieś mam starą. Wisi, zaraz wam pokażę. Coś takiego. Ona od biedy mogłaby zostać, ale ona już jest sparciała. Skrażała. Także wytniemy nową na wzór oryginalnej. Ja szukam gumy z NBR-u, mam taką fajną. I co? I będziemy działać. Mamy gumę olejoodporną. Zaraz natrasujemy mazaczkiem. Wytniemy gumeczkę. I zobaczymy, jak to będzie leżeć. Ramkę tutaj poprawiałem, ona była lutowana na twardo, żeby się nie rozłaziła. Zaraz zobaczymy. Ja tutaj teraz trasuję, wycinamy i filtr powinien być skończony. Uszczeleczkę mamy wyciętą na wzór oryginału. Oryginał nawet był troszeczkę gorzej wykonany, bo widzicie, jaka jest szczelina. Poza tym to nie pasowało zbyt dobrze tutaj do rowka. Wystaje tutaj sporo z gniazda. Także no, widzicie, robili to różnie. To zrobiłem na z lekkim oporem, ale ładnie nam tutaj to dolega. No i co, możemy to wpuścić w gniazdo. Lekko dociśniemy, by doszczelniło. Filtr jest gotowy. Wygląda to pięknie. Także moim zdaniem nie ma co tutaj się do czego przyczepić. Uszczelnienie po obwodzie bardzo ładne. Także co, trzymajcie się i do następnego. Następne części będą już ze składania elementów takich jak błotnik i zbiornik paliwa. Będziemy skręcać to już do brzydka, jak to się mówi, do kupy. A tymczasem dzięki. Zostawcie coś po sobie, komentarz, łapkę w górę. Także jeszcze raz dzięki i do następnego. Hej. Also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah.